Siemanko wszystkim. Dzisiaj chciałem tutaj powiedzieć kilka fajnych informacji, ważnych też zapewne, ponieważ szykuję się jutro do dosyć długiej trasy. Mianowicie obrałem sobie za cel Paczków, małą miejscowość, oddaloną o, uwaga, około 300 km. Wiadomo, na pewno nie zrobię tego na raz. Nie ma takiej opcji. Po prostu pomyślałem, że z racji tego, że jest zaraz, za chwilę majówka, to postanowiłem, że no, odwiedzę też przy okazji babcię. Dzisiaj taki krótki filmik z przygotowania do tej jutrzejszej trasy. Zacznijmy od rzeczy. Kupiłem taką torbę podsiodełkową. Ona jest już w tym momencie zamontowana na moim rowerze. Z tym, że na razie mówię, naszykowałem sobie rzeczy, więc jak wygląda ta torba i jakie ona ma też możliwości, no to już opowiem Wam w dniu trasy. W Decathlonie zakupiłem też taki mały plecaczek. Nie chciałem na początku, ale z racji tego, że mogę się nie zmieścić do tej podsiodełkowej torby, ponieważ ona ma tylko pojemność 10 litrów, to po prostu mówię, że zawsze taki mały plecak też się może przydać, tak, na jakąś tam małą, powiedzmy, kurtkę przeciwdeszczową, żeby mieć jak najmniejsze obciążenie na tych plecach. Zestaw jakichś tam kluczy, podstawowe rzeczy, no to dętka, tak, i przyrządy do tej dętki, jakaś tam para spodni, dwa t-shirty, spodnie rowerowe na zmianę, piżama. W Decathlonie, tu mogę też śmiało polecić, mają tu jakiś taki zestaw batonów takich proteinowych, mają sporo tych kalorii, są o różnym smaku. Oprócz tego mamy też elektrolity do rozpuszczenia w tabletkach, tabletki jakieś ewentualnie przeciwbólowe, bo różnie może być. I też jutro zamierzam wziąć z rana magnez. Poza tym takie oczywiste rzeczy podstawowe nie znalazły się tutaj na tym stole. Bielizna, skarpetki, szczoteczka, pasta do zębów, czy jakieś tam drobne, małe kosmetyki. A teraz już przejdziemy do szczegółów jutrzejszej trasy. Tak wygląda jutrzejsza trasa. Zaczynamy z Pabianic, żeby sobie zaoszczędzić już te 30 km tutaj z Łodzi. No i teraz tak, z Pabianic plan jest taki, żeby jechać do okolic Kluczborka i tam zatrzymuje się w takiej zagrodzie leśnej nad Stobrawą. Bardzo miłe gospodarstwo agroturystyczne, cisza, spokój, można odpocząć, więc myślę, że po takim dniu na pewno to będzie bardzo fajny czas i moment na regenerację. Do tej zagrody nad Stobrawą z Pabianic jest 130 km. Może wyjdzie więcej, nie wiem, więc taki jest plan na jutro i później zobaczymy, ile będzie sił w nogach i jak się będę czuł na drugi dzień. No ale plan jest, żeby dojechać do tego Paczkowa. Pogoda zapowiada się naprawdę nieźle, ponieważ jutro, jak widzicie, będzie po 25-26 stopni właśnie na południu, czyli tam, gdzie chcę się udać. Mam też tutaj taką mapkę do kontrolowania komórek burzowych. Jak widzicie, brak burz na chwilę obecną, na jutro też nic nie zapowiadali. Strona się nazywa obserwatorzy.info, także bardzo polecam. Jest naprawdę dokładna i na bieżąco aktualizują wszelkie informacje pogodowe. Ja tutaj mam już tą wyprawę tutaj zrobioną, ale pokażę Wam od początku, jak to wygląda. Czyli wchodzimy sobie na stronę ridewithgps.com, klikamy plan route. Tu jak jest enter a location, wybieramy sobie Pabianice Dworzec, bo stamtąd ruszam. Klikamy start route here.
I on tutaj już rozpoczął naszą trasę. Jako punkt A lecimy sobie do Kluczborka, bo tam w tych okolicach mam nocleg nad Stobrawą. Tu mamy rzekę Stobrawę, a mniej więcej ta zagroda leśna jest w tym miejscu, mniej więcej. No i to wychodzi 139,5 km, czyli tak jak myślałem, między 130 a 140. I dalej lecimy sobie już na Paczków, czyli do miejsca docelowego. I mamy oczywiście, tutaj jest Nysa, Otmuchów i jest maleńkie miasteczko Paczków, czyli nasz cel. Klikamy też lewym przyciskiem myszy i w tym momencie on nam już ustalił całą trasę, która wynosi 286 km. Ok. I można też zobaczyć sobie, zanim klikniemy save, można zobaczyć sobie, jakie są przewyższenia na, jakie są wzniesienia na całej trasie. Następnie klikamy save. Możemy sobie tą, nazwę sobie tą wyprawę po prostu Paczków. Wyprawa. Klikam, zdaję sobie public, można zrobić, że to będzie prywatnie albo dla znajomych, ale ja zaznaczam public. Po co to jest? No wiadomo, że cycling. I klikamy sobie save. Ok, mamy już to jakby zasejwowane. Teraz przesyłamy sobie do urządzenia, którym jest nasza nawigacja, moja nawigacja rowerowa. I tu mamy taką informację. I w moim przypadku jest to Wahoo, bo to jest, tej firmy jest nawigacja rowerowa. Zaznaczamy, klikamy Next. Jest potwierdzenie, że ta wyprawa została już dodana do tych moich planowanych tras. Klikamy Next. To jest aplikacja na telefon, która obsługuje tą właśnie nawigację. I klikamy sobie dalej Next. Oczywiście jest tu też instrukcja, jak tą trasę znaleźć przez tą aplikację, więc wszystko tu jest fajnie objaśnione. To jeszcze nie wszystko, bo ostatnia rzecz, no to wchodzimy sobie w naszą aplikację, w moim przypadku Element Bolt, i tutaj klikamy opcję Choose a Route i tu i już nam się wyświetla z tego Ride with GPS Paczków wyprawa. Wszystko się zgadza. Klikamy sobie na tą trasę. Tu mamy podgląd. I teraz jak klikniemy Select Route, to automatycznie dodała nam się do naszej nawigacji rowerowej. I jeżeli już klikniemy tylko Start, to zacznie nas nawigować. Obecnie jest 15 po 20. Mam plan też taki, żeby no, było te 8 godzin snu, żeby też zadbać o ten sen, bo to też wpływa na wytrzymałość i wydolność dnia następnego. Także plan jest taki, żeby było to chociaż 8 godzin snu. Zobaczymy, czy będzie łatwo zasnąć, bo wiadomo, jest jednak lekki stresik, ale to zawsze tak mam przed takimi dalszymi wyprawami. I mam nadzieję, że jutro będę po prostu w formie i wszystko będzie dobrze i dojadę do tego, do tych okolic Kluczborka, czyli tam, gdzie mam nocować. Będę relacjonował na bieżąco, co i jak. To tyle, jeśli chodzi o filmik dotyczący przygotowań do wielkiej wyprawy do Paczkowa. Pozdro.